wspiera sklep Electronic Dreams. Pamiętaj, że hasło do diabła z grami i dostaniesz dobrą promocję. Electronic Dreams poleca. www.electronicdreams.pl. Sklep dla prawdziwych graczy. Marka Resident Evil nigdy nie miała tak naprawdę zbyt dużego szczęścia do adaptacji filmowych, ponieważ ja osobiście te uważam za totalnie badziewne, po prostu ścierwo i niezależnie od tego, kto co powie, no ja się na filmach Resident Evil bawiłem naprawdę źle. Na tyle źle, że nawet nie ruszałem animacji, które po tych filmach się ukazały, no ale skoro Netflix postanowił tak bardzo szumnie reklamować tutaj Resident Evil Wieczny Mrok, Infinity Deep Darkness, no to postanowiłem to obejrzeć. Słuchajcie, cały seans skończyłem około 15 minut temu, tak więc macie tutaj moją opinię, że tak powiem, na maksa świeżą, na maksa na gorąco. Dobra, lecimy. Mam nadzieję, że się nie rozgadam. Słuchajcie, tutaj... Torki, słuchajcie, za małe cięcie, prawie mi kamera zleciała, nie? Dobra, moi drodzy, tak jak mówiłem, sekundę temu skończyłem oglądać już właśnie najnowszy serial Netflixowy na kanwie Resident Evil. Cała fabuła, generalnie rzecz biorąc, toczy się po wydarzeniach z Resident Evil 4. Znajdziemy tutaj dwie postaci, które są nam doskonale znane, mianowicie będzie to Leon oraz Claire. No i powiem wam tak, jeżeli chodzi o fabułę, postaram się tutaj dawać wam zero spoilerów, ale jest to tak ekstremalna sztampa, że no nie powiem, że się tego nie spodziewałem, bo trochę się tego spodziewałem, aczkolwiek czuję tutaj duży zawód. Mamy, moi drodzy, wszystko to, do czego przyzwyczaił nas Resident Evil po części czwartej wzwyż, czyli w częściach, które mi się najmniej podobają, czyli właśnie piątka i szóstka, czyli mamy, słuchajcie, wojnę, wirusa, wielkiego złego gościa, który będzie chciał ten wirus sprzedać potem korporacjom i tworzyć super żołnierzy. Oczywiście ten zły gość się ukrywa tak naprawdę wśród tych dobrych gości i dopiero później się okazuje, że jednak jest zły, ale co wprawniejsze oko, na pewno się zorientuje, że czy kto jest kto, już myślę, że po jakichś 15, jak nie 20 minutach pierwszego odcinka. Generalnie rzecz biorąc, fabuła moim zdaniem ma kilka problemów. Pierwszy jest taki, że pomimo tego, że odcinki są dość krótkie i starają się być, wiecie, tak dynamicznie zmontowane i tak dalej, to ja nawet przez jedną sekundę nie byłem ciekawy, co będzie w kolejnym odcinku i nawet przez jeden moment, podczas całego trwania tego bardzo krótkiego, bo nieco dwugodzinnego sezonu, to nie czułem ani razu się, jak to się mówi po angielsku, at the edge of the seat, nie? Że wiecie, że będę siedział i wow, ciekawe, co będzie dalej. Nie miałem takiego czegoś kompletnie. Tu jest w ogóle bardzo dziwny temat z tą fabułą, ponieważ tak na dobrą sprawę to dla mnie jest takie troszeczkę połączenie wszystkich najgorszych elementów, które moglibyśmy znaleźć w fabule Resident Evil, scalone w jedną całość i do tego jeszcze wyciśnięte z jakichś, nie wiem, smaczków, co daje nam tak naprawdę taką rozmytą, rozwodnioną, słuchajcie, historię, która na dobrą sprawę chyba nikogo nie interesuje, nie? Ogólnie powiem wam tak, fabuła, moim zdaniem największy jej minus jest taki, że jest ekstremalnie wręcz przewidywalna. Przykładowo, na samym początku serialu jakiś tam gość, dowiecie się kto, mówi o Leonie dość źle, mówi o tym, że on wcale nie jest żadnym bohaterem, wiecie, że on po prostu miał dużo szczęścia i tak dalej, no to ja już wtedy miałem zapalną lampkę, że na bank będzie sytuacja, w której Leon tego gościa będzie musiał uratować, a tamten mu powie pod koniec, że jest prawdziwym bohaterem, nie? No i dokładnie tak się dzieje, moi drodzy. Tak samo na przykład motywacja głównego złego gościa, czy jednego z gości, który potem, no nie powiem wam co zrobi, może inaczej, motywacje postaci są również dla mnie albo mega głupie, albo ekstremalnie wręcz przewidywalne. Jeżeli chodzi o jakieś relacje między Leonem a Claire, no to też te postaci bardziej się ze sobą mijają, niż tutaj działają wspólnie, co dla fanów serii też na pewno będzie minusem. Jeżeli chodzi o samych w sobie bohaterów, no to dla mnie są niestety zbyt, albo są totalnie czarno-biali, czyli ten jest dobry, ten jest zły, ten jest taki trochę śmieszny, a ten jest na maksa zły i mamy go nienawidzić, do takich, tutaj ponownie użyję tego słowa, rozwodnionych i szarych, jak na przykład kurde Leon, którego ogólnie rzecz biorąc bardzo lubię w serii Resident Evil, tutaj mało mówi, taki jest, wiecie, no bez jaj dla mnie trochę, nie? No nie podobało mi się to. Czyli ogólnie rzecz biorąc, słuchajcie, jeżeli chodzi o samą fabułę, dla mnie no lipa, nie? Naprawdę fabuła lipna, nie. Nie chcę wam nic więcej mówić, chociaż ciśnie mi się to na język, żeby wam tutaj nie dać żadnych spoilerów, ale ja osobiście fabułą byłem naprawdę bardzo mocno zawiedziony. Kolejna rzecz, czyli oprawa graficzna. No i tutaj ponownie, słuchajcie, jestem na rozdrożu, bo no bo tak, z jednej strony niektóre lokacje, szczególnie ten samym początku animacji, wyglądają naprawdę świetnie, nie? To jak tam jest pokazana ta wojna na początku i tak dalej, bomba, naprawdę wygląda to bardzo dobrze, ale na przykład modele postaci, słuchajcie, no to tak, na przykład główny zły, moim zdaniem, wygląda zajebiście, ten taki, ten starszy.
będziecie wiedzieli, o co chodzi. On wygląda świetnie, nie? Naprawdę ma bardzo szczegółową twarz, wiecie, tam każdy kosmyk włosów i tak dalej, i tak dalej. No ale już na przykład taka postać prezydenta Stanów Zjednoczonych dla mnie wygląda jak figurka, która się rusza, nie? Wiecie, gość ma mega sztywną twarz, jakiś taki, nie wiem, jakby chodził z kijem w dupie trochę, nie? Tak, to tego nie rozumiem, tak samo jak na przykład niektóre postaci trzecio- albo czwartoplanowe. Okej, wiem, że to są postaci, wiecie, gdzieś tam z tyłu, ale to widać, nie? Widać, że po prostu tam jest dużo mniej pracy zostało włożone, jeżeli chodzi o grafików, moi drodzy. Ogólnie, jeżeli chodzi o kwestię graficzną, to też nie rozumiem do końca, nie rozumiem, ale to jest takie może troszeczkę moje czepialstwo art stylu, w którym poszli twórcy, ponieważ ja szczerze mówiąc ciągle nie mogę doczekać jakiejś animacji na podstawie Resident Evil, która będzie starała się iść taki ten właśnie realizm, nie? Która będzie starała się nam pokazać, wiecie, jak najbardziej realistyczne te postaci, a tutaj mimo tego, że niektóre są naprawdę dobrze wykonane, to wszystko ma na sobie taki ten growy sznyt. Ja trochę rozumiem twórców, że oni chcieli, żeby na przykład Leon był bardzo podobny do Leona tego z remake'u dwójki i tak dalej, to jest ogólnie na plus, ale dla mnie niektóre postaci właśnie zamiast starać się iść to taki większy realizm, idą mocno w kierunku gry komputerowej, ale to tylko i wyłącznie może być tak, że to jest moja opinia, słuchajcie, i tutaj wy się nie musicie z nią wcale zgadzać. Okej, teraz przejdźmy, a czyli ogólnie rzecz biorąc graficznie uważam, że jest okej, ale oczekiwałem troszeczkę czegoś innego. Dobra, a teraz rzecz, o którą martwiłem się najbardziej, czyli klimat. No i niestety tutaj się nie zawiodłem, niestety też nie w tym pozytywnym, że tak powiem, słowa znaczeniu, czyli moi drodzy, klimatu w tym jest absolutnie, totalnie zero. Mianowicie, słuchajcie, cały serial ma tak na dobrą sprawę tylko dwie sceny, w których nawet nie tyle, co wiecie, co jeżą włosy na głowie, tylko że są takie, o, mówię, fajne, no, to spoko wygląda, nie? Jest to scena z głową i scena ze szczurem. Jak już będziecie mieli okazję to zobaczyć, to będziecie doskonale wiedzieli, o co mi chodzi. No a poza tymi dwiema scenami, które i tak nie potrafiły jakoś mi jakkolwiek podnieść mi adrenalinę, no, to jest kaplica, nie? Słuchajcie, mamy tutaj właśnie taki bardzo dziwny kierunek, ponieważ z jednej strony, nie wiem jak to określić, jest tutaj bardzo dużo, jest dużo scen akcji, w których jest dość mało akcji, rozumiecie? Jak obejrzycie, to zrozumiecie. I też jest dużo scen dialogów, a z tych dialogów praktycznie niewiele wynika, nie? Czyli to jest takie na maksa wyrzęte ze wszystkich emocji, z jakiejś takiej adrenaliny i tego co ja oczekuję, jeżeli oglądam jakiś film. Czyli, moi drodzy, klimat jest to naprawdę, naprawdę zerowy. No dobra, a na sam koniec, ile jest Rezydenta w samym Rezydencie, moi drodzy? Powiem wam tak, no nie uświadczymy tutaj znanych nam i lubianych przez nas bestii, takich jak psy, takich jak likery. Też samych zombie, o dziwo, jest dość niewiele i nie występują jakoś, słuchajcie, wyjątkowo licznie. I generalnie rzecz biorąc, cały ten klimat jest odczuwalny moim zdaniem tylko jakoś tam w momentach, w których widzimy powiedzmy Claire albo Leona, no ale też ich drogi za bardzo się tam nie przecinają, w sensie mało jest ich wspólnej współpracy, rzadko kiedy możemy obserwować ich wspólnie na ekranie, tylko w jakichś krótkich scenkach dialogowych, które no niestety za wiele nie wnoszą. No i dobra, moi drodzy, podsumowując, Resident Evil Wieczny Mrok nie zaskoczył mnie w ogóle, chociaż miałem jakoś tam może w sobie nutkę nadziei, że to będzie dobra produkcja, no a osobiście jestem zawiedziony, ale to może bardziej tym, że tak naprawdę nie wzbudził on we mnie kompletnie żadnych emocji. Tak jak mówiłem, obejrzałem go dosłownie chwilę temu, no i no już mam nadzieję, że za jakieś tam parę godzin pewnie zapomnę, o czym to w ogóle było, nie? To jest na maksa kiepskie. Słuchajcie, przewidywalne postaci, ostatni boss, sztampowy na maksa, beznadziejny, w ogóle jest beznadziejny. Nadaje się do jakichś, nie wiem, Avengersów, czegoś takiego, nie obrażając oczywiście Avengersów. No, no i to tyle, słuchajcie. To była tak naprawdę na dobrą sprawę pierwsza recenzja czegoś, co nie jest grą wideo na kanale Do Diabła z Grami. Mam nadzieję, że wam się spodoba i że będziecie chcieli tego więcej. Słuchajcie, napiszcie mi w komentarzach bardzo proszę, co mogę zrobić lepiej, co mogę poprawić. Staram się cały czas dla was rozwijać, a my widzimy się w kolejnym niesamowitym odcinku Do Diabła z Grami. Aha, i dajcie mi się tylko znać, słuchajcie, czy robić więcej takich krótkich pogadanek na temat rzeczy bardziej filmowych, ponieważ zauważyłem, że na Netflixie mamy dość sporo różnych animacji, które są oparte na grach wideo, jak na przykład Dragon Quest, który mi się podobał, czy Ni no Kuni, który też mi się podobał, czy mamy też resztę animacji z Resident Evil, nie? Dajcie mi znać, czy chcecie, żebym robił takie recenzje, a my widzimy się w kolejnym, ponownie, niesamowitym odcinku Do Diabła z Grami. Narka i dziękuję za uwagę.